witamy Państwa bardzo serdecznie w kolejny wtorek. Obok mnie, jak zwykle, w tym studiu Stanisław Barski. Witam Cię, Alu, witam Państwa. Przypomnę tym, którzy jeszcze nie wiedzą, o ile nie wiem, czy to jest możliwe. Stanisław jest włocławskim badaczem zjawisk paranormalnych i o takich zjawiskach właśnie w tym programie Nie uwierzysz, rozmawiamy. Dziś porozmawiamy sobie o... jakby to ująć? O temacie, wobec którego ludzki rozum staje dęba. To większość takich tematów mamy, które poruszamy. Ale dobrze, opowiedz o tym, co dzisiaj. Będziemy mówić dzisiaj o uprowadzeniach, czyli w nomenklaturze ufologicznej o tak zwanych bliskich spotkaniach czwartego stopnia, czyli spotkaniach, w których człowiek znajduje się we wnętrzu obiektu lub też obce istoty tworzą w przestrzeni, w której istnieje człowiek, zupełnie inną, jakby inny wymiar. Mhm. Ale to, co mamy na ekranie, to chyba nie tyczy się tego tematu. No, tyczy się. To jest jakby początek tematu. Na pewno wielu z naszych telewizów otarło się o to. Tutaj na tym obrazie mamy inkuba, który znajduje się na piersi kobiety. Myśmy kilka tygodni temu w programie mówili o tych nocnych zmorach, o których ludzie kiedyś opowiadali, że dusiły ich nocne zmory. Oczywiście część tych, którzy to przeżyli, zarówno kobiet, jak i mężczyzn, ale najbardziej zdumiewające w tych relacjach, zarówno tych sprzed wielu set lat, jak i tych współczesnych, tutaj zdumiewa, że takim wiodącym czynnikiem jest aspekt seksualny. Zarówno kiedyś, jak i dzisiaj ludzie, którzy doświadczają czegoś niezwykłego, najczęściej na terenie najbardziej takim prywatnym, czyli na terenie swojej sypialni, twierdzą, że te kontakty zarówno, tak jak powiedziałem, przed latami z inkubami i sadkubami i dzisiaj z obcymi właśnie podkreślają, że bardzo silnie jest jakby pobudzony czynnik seksualny. Tu na obrazie świetnie właśnie autor pokazał siedzącego, jakby tak akurat jego wyobraźnia przedstawia diabła. Tutaj jest jakaś końska głowa, która również często występuje w tych takich elementach, powiedziałbym, strasznych. Ona jest tu taka zdeformowana. No i widzimy tu oczywiście kobietę, która jakby leży omdlała. Ten inkub jest na niej, widać, że uciska tą pierś, ona jest jakby poza świadomością. Oczywiście naukowcy ówcześni, kilkadziesiąt czy nawet kilkaset lat temu, wypowiadali się, że, zresztą dzisiaj też, że są to po prostu wymysły ludzi, podawali różne przyczyny od jakichś chorób poprzez jakieś maniakalne czy paranoidalne wyobrażenia. No wybacz, ale niestety takie rozwiązania się nasuwają. Tak, tak, ja w pełni się zgadzam, bo jeżeli ktoś opowiada coś takiego, to rzeczywiście, jak powiedziałem na początku, rozum staje dęba, no i odrzuca to, my tak po prostu słuchamy i tak z przymrużeniem oka gdzieś tam mówimy, no, albo pytamy, ile akurat wtedy wypiłeś, czy nie byłeś na kacu. A jednak muszę tutaj powiedzieć, że tego typu sytuacje zdarzały się. Ja mówiłem Państwu kilka tygodni temu w jednej z audycji, że ja raz w życiu w wieku 17 lat przeżyłem coś takiego. Oczywiście nie widziałem tego typu istoty, widziałem istoty zupełnie inne. Żadna z tych istot nie siedziała mi na piersi, tak jak tutaj przedstawia autor obrazu. Natomiast czułem ten paraliż, widziałem przesuwające się te istoty, ale były to istoty już zupełnie inne. Przejdziemy teraz do następnych typów, tych współczesnych wizyt sypialnianych, gdzie tego typu istoty pojawiają się. Myśmy przed programem rozmawiali, że ten obraz inkuba i obraz, to jest oczywiście wygenerowane komputerowo przeze mnie na podstawie opisów ludzi praktycznie z całego świata. Wizerunek tej istoty, że tak jak tu słusznie zauważyłaś, jest to jakby przystosowanie się jakiejś inteligencji, mocy, świadomości do danej epoki. Podobnie jest z UFO, bo kiedyś UFO pokazywały się w latach 1800-1700 tam
z groszami pokazywały się na niebie jako statki, jako żaglowce, czy jako obiekty, które funkcjonowały w danym okresie historii. Dzisiaj pojawiają się nam się pod postacią latających spotków, czy też obiektów zbliżonych do budowy samolotu, rakiet. Tak, czy tutaj dochodzimy też do tej twojej teorii, którą kiedyś wysnułeś, że oni się przystosowują do tego, co my myślimy. Oni się przystosowują, tak. Spotkania z tymi istotami otworzyły jakby taki nowy etap tych uprowadzeń, czy też spotkań sypialnianych. My to nazywamy wizytami sypialnianymi. Mhm. Oczywiście również te same istoty biorą udział w porwaniach ludzi. Tu muszę powiedzieć naszym telewizorom, że okres porwań takich, powiedziałbym, filmowych typu Hollywood skończył się. Taki okres porwań zaczął się praktycznie po wojnie, gdzie w odludnym miejscu nadlatywał obiekt snopem światła skierowanym w kierunku samochodu, albo wyciągał ludzi z tego samochodu, którzy lewitowali w tym snopie światła do wnętrza obiektu, albo też wciągał cały samochód. Najdziwniejsze jest to, że wielu świadków, ja już tu mówię o setkach na świecie, bo w latach 90. wspólnie z kolegami z innych krajów na podstawie materiałów, które posiadamy, tak w przybliżeniu obliczyliśmy, że około 3 milionów ludzi na świecie, tych, którzy mówili o tym, zostało uprowadzonych, zostały na nich przeprowadzone określone badania medyczne. Tak jak wspomniałem, okres tych porwań typu Hollywood zaczął się około 1946 roku po właśnie pierwszej obserwacji Kenneta Arnolda tych latających spotków nad Stanami Zjednoczonymi. No i oczywiście później to poszło ten słynny przypadek, zaczął tą historię, ten słynny przypadek, no chyba najsłynniejszy, uprowadzenia Betty i Barneya Hillów, czyli tego mieszanego małżeństwa. Betty była białą kobietą, jej mąż był Murzynem. Oczywiście dzisiaj oboje już nie żyją, ale historia ich porwań przeszła do, powiedziałbym, annałów ufologicznych jako taki sztandarowy przykład tego, jak mówiłem, porwania typu Hollywood. Dlaczego tak mówię? Dlatego, że właśnie te filmy hollywoodzkie pokazywały ten sposób porwania i większość ludzi na świecie sądzi, że wymyślili to reżyserzy tych filmów, natomiast rzeczywiście tego typu porwania miały miejsce. Tu chciałbym jeszcze zwrócić jedną uwagę, że znamy oczywiście kilka przypadków, gdzie kierowcy tirów zostali również uprowadzeni razem z samochodem. Oni twierdzili, że znajdowali się w jakimś ogromnym obiekcie gdzieś w przestworzach. Jest jeszcze bardzo dziwna rzecz. Ci porwani ludzie nawet z samochodami, czy też bez samochodu, mówili, że przed porwaniem zobaczyli na niebie niewielki obiekt, właśnie który w ich kierunku jakby wysunął błyskawicznie snop światła, gdzie oni tym snopem zostali przetransponowani do tego niewielkiego obiektu. W momencie, kiedy jakby przekroczyli tą ścianę, oni twierdzą, że znajdowali się w jakiejś ogromnej przestrzeni, że po prostu ten obiekt, do którego oni przynajmniej jak odczuwali, zostali wessani czy wciągnięci, to on był wielkości kilku czy też kilkunastu metrów, natomiast wewnątrz były przeogromne przestrzenie, wręcz hale. I to jest dziwne, bo albo te obiekty tworzą, jakby otwierają okna, teleportują tych ludzi rzeczywiście do równoległej czy innej rzeczywistości, albo też ten obiekt w jakiś sposób transportuje ludzi na obiekt większy, który gdzieś tam wisi czy znajduje się dalej. Wiesz, co mnie interesuje, to jak wyglądają te eksperymenty, jak wyglądają te badania, co oni badają? Tak, no może zacznijmy od wizyt sypialnianych. Pojawiają się te istoty najczęściej, to jest 90 kilka procent tych istot. To są istoty niewielkie rzędu 1,30 m, 1,40 m. Zwykle na takich statkach znajduje się również jedna większa istota tego typu, która już mierzy co najmniej 1,80 m. Charakteryzują się ogromnymi oczami, takimi kocimi. Można je spotkać na tych folderach reklamowych typu obcy, gdzie one są takie skośne. Te oczy są bez źrenic i co dziwne, ci porwani mówią, że właśnie ta istota, z którą ta duża, ta wyższa, bo wygląda na to, że ci są zwykłymi biorobotami. Oni po prostu nie posiadają emocji. Oni wykonują swoje zadania, nie patrzą na to, że sprawiają komuś ból, bo powiedzmy sobie szczerze, porwanie tego typu jest to przeżycie niezwykle traumatyczne.
Natomiast dziwne jest to, że około 99% porwanych usprawiedliwia porywacz. Niektórzy pytają, jakie macie prawo? Oni odpowiadają, mamy prawo, bo zgodziłeś się wcześniej. Jest to o tyle dziwne, można to wytłumaczyć jedynie tym, że być może w poprzednim wcieleniu mieliśmy z nimi jakiś kontakt i teraz ta nasza kolejna inkarnacja jakby jest kontynuacją ich działań w stosunku do nas, czy też naszych celów tutaj, dla których się inkarnowaliśmy. Potwierdza to również to, że praktycznie rzecz biorąc, również w ponad 90% przypadków na świecie stwierdziliśmy, że te osoby są porywane od pokoleń, czyli że jeżeli współcześnie są porywane te osoby, to również ich rodzice czy rodzice rodziców, a jeszcze dalej, wspominają o niezwykłych przeżyciach, o niezwykłych kontaktach. Tak jakby dana rodzina była wyselekcjonowana i prowadzona przez pokolenia pod nadzorem ich. Jak myślicie, wy badacze, według jakiego klucza porywani są ci ludzie? No właśnie, tutaj zadałaś bardzo trudne pytanie. Ja powiem ci, że po 40 latach nie doszedłem do żadnego wniosku, zresztą większość badaczy na świecie również. Braliśmy to od różnych stron, od zawodów, od narodowości, od koloru skóry, od genetycznych. Nie ma. Absolutnie tutaj są porywani ludzie. W jakiś sposób ci ludzie są przez nich wyznaczeni. W jaki, dlaczego akurat porywają tego, a nie tego, dlaczego temu się pokazuje, ofo temu tego jak dotychczas przyznaje zarówno mnie, jak i nikomu na świecie nie udało się ustalić. Ja jeszcze chciałbym powiedzieć jedną ważną rzecz. Oczywiście tu telewizowie nas słuchają i mówimy tutaj o rzeczach, tak jak powiedziałem na początku, wobec których ludzki rozum staje dęba. I nie jeden z telewizorów sobie powie, no wiadomo, mrzonki czy też jakieś bajki. Otóż w latach 90. za namową Buda Hopkinsa sprawami uprowadzeń zajął się chyba jeden z najsłynniejszych psychologów. Mam tu na myśli profesora Johna Macka, który pracował na Uniwersytecie w Harvardzie, który początkowo również podszedł do tego w sposób niezwykle sceptyczny, no a jako solidny naukowiec, badając te sprawy, w końcu udało się Budowi Hopkinsowi namówić. Stworzył grupę dokładnie 76 ludzi, którzy twierdzili, oczywiście z różnych miejsc w Stanach Zjednoczonych, którzy twierdzili, że właśnie mieli tego typu przeżycia. On posługiwał się dość skomplikowanymi metodami zarówno psychologicznymi, jak i medycznymi, łącznie z hipnozą. I na podstawie tych 76 przypadków, jako takich reprezentatywnych, to najstarsza osoba miała 57 lat, najmłodsza 4 lata, czyli również tu miał w grupie 8 dzieci, bo ja muszę tutaj powiedzieć Tobie i Państwu, że również dzieci opowiadają o tego typu spotkaniach czy też wizytach. Mam nawet tutaj na terenie Włocławka kilka rodzin, które znając moje zainteresowania, pytają mnie, dlaczego ich dziecko boi się spać samo w pokoju. Oczywiście można odpowiedzieć bardzo prosto, no dzieci boją się ciemności. Ale jeżeli te dzieci mówią, że przychodzi do nich pan, jest kilka rodzajów, pan w kapturze lub też przychodzi do nich jakiś krasnoludek, gnom czy też inna istota, to wtedy zaczynamy na to patrzeć zupełnie inaczej. To jest taki klasyczny potwór z szafy, tak? Z poduszka. I trafiłaś tutaj w dziesiątkę, jakbyś mi wręcz w tym momencie weszła do umysłu, bo właśnie chciałem powiedzieć o przypadku, który dotyczy mojej rodziny. Gdzie chłopiec, który ma dzisiaj 4 lata, w momencie, kiedy tato wybiera się z nim na spacer, patrzy do góry i mówi, zejdź stamtąd. Dziecko bardzo rozważne. Więc ten mężczyzna patrzy się, z kim ty rozmawiasz? No z moim kolegą. Ale zejdź stamtąd, bo ty spadniesz. No oczywiście szok, prawda? Później podczas rozmowy dowiaduje się, że bardzo często ten chłopiec rozmawia w pokoju z kimś, kiedy jest sam. No, dla mnie to nic nowego, ponieważ znam setki relacji z całego świata, gdzie właśnie dzieci rozmawiają z kimś, kogo my nie widzimy. Ale wiesz, czasami to jest tak, że dzieci mają wyimaginowanych przyjaciół po prostu. Tak, ale jeżeli podciągniemy tutaj, ja oczywiście mówię w sposób bardzo ogólny, bo czas audycji nie pozwala nam tu na przedstawienie dowodów, powiedziałbym już stricte medycznych. Nie możemy tego wrzucić do jednego worka, ponieważ rzeczywiście coś się dzieje.
co zresztą udowodnił również wspomniany tu profesor Harvardu John Mack. No niestety zginął w sposób tragiczny, w dość takich arcyciekawych okolicznościach, ale przecież jest tak, on oczywiście ogłosił wyniki swoich badań, wywołał niesamowitą burzę na świecie. Władze uczelni, oczywiście Harvardu, natychmiast zwołały konferencję prasową, naciskały, aby on odwołał to. No niestety nie ugiął się. Wobec powyższego władze Harvardu uznały, że jest to oficjalnie prywatna opinia profesora Macka, nie jest to opinia Harvardu jako uczelni. Jest... Jednak pozostał na uczelni. Tak, pozostał jednak na uczelni. Jest to praca niezwykle solidna. Tych z Państwa, którzy zainteresowani byli, odsyłam do książki profesora Johna Macka, która została wydana również w Polsce, właśnie pod tytułem Uprowadzenie bliskie spotkania czwartego stopnia. Wracamy jeszcze może do takiej krótkiej charakterystyki tych istot. My tu naszym telewizorom za kilka tygodni pokażemy film, który został wykonany w Łęgu pod Włocławkiem telefonem komórkowym, gdzie w biały dzień właśnie tego typu istota spada na leżącego mężczyznę, nachyla się nad nim i czymś go dotyka. O czymś takim na przykład, jak ja mam teraz w ręku, i widać na tym filmie, że go dotyka. I zostawia mu właśnie tutaj na lewym kolanie taki 7-milimetrowy trójkąt. Wygląda to, jakby ktoś bił trzy igły. Oczywiście w momencie filmowania ci ludzie nic nie widzieli, ten mężczyzna nic nie poczuł, ale to też nic dziwnego, ponieważ owad nas ukąsi i my też tego nie czujemy. Po prostu jakby znieczula nas. Zatem jeżeli dysponujemy również filmami czy też zdjęciami tego typu istot, oczywiście tu podkreślam, że nie każdy to filmuje i nie każdy fotografuje, ale to jest zupełnie inna sprawa, o której jeszcze będziemy mówić, to wtedy zaczynamy patrzeć inaczej, bo tak jak wspomniałaś, ludzkie oko jest zawodne. Ono może nas oszukać, może nam się coś przywidzieć. Ale ja zadaję pytanie, czy może się coś przywidzieć obiektowi aparatu lub kamery? No pytanie jest retoryczne. Ale niektórzy twierdzą, że może. Ja nie wyobrażam sobie, żeby przedmiot tak martwy, oczywiście mówię w cudzysłowie, jak kamera, można wprowadzić w błąd. Przecież sprzęt fotograficzny rejestruje na zimno rzeczywistość, którą widzi lub nie widzi. Bo są takie rzeczywistości, których również nie widzi sprzęt fotograficzny. Dlatego czasami wykonujemy fotografie zarówno istot, jak i obiektów, których nie widzimy gołym okiem. Jeżeli następuje przyzwolenie z tamtej strony, nasz sprzęt fotograficzny potrafi to zarejestrować. I tu dochodzimy do sprawy, o którą prosimy co tydzień, czyli do apelu do naszych widzów, którzy w tym momencie wyjeżdżają na wakacje i fotografują i filmują różne ciekawe rzeczy. Stanisław, tu możesz przejąć. Tak, oczywiście apelujemy o przeglądanie zdjęć. Bardzo często, tak jak mówiłem wcześniej, przy zdjęciu pamiątkowym gdzieś tam w tle pojawia się obiekt. Ja dosłownie przedwczoraj znalazłem na jednej z fotografii na naszej klasie młodą kobietę, która fotografowała się na przejeździe kolejowym w kierunku Lubienia Kujawskiego. Na przejeździe kolejowym koło cmentarza na Pinciacie. No i oczywiście wyłapałem na niebie za nią bardzo ładny obiekt. Jestem z nią w kontakcie. Jeśli nas ogląda, to chciałbym jeszcze jej podziękować za to, że jest tak otwarta. Natomiast również chciałbym tu z okazji tego tematu zaapelować do Państwa o zgłaszanie mi przypadków właśnie, szczególnie dzieci, kiedy są takie sytuacje, gdzie dzieci w jakiś sposób... Czasami pomagam, a tak szczerze mówiąc, interesuje mnie to jako badacza. Również zdarza mi się pomóc, że jeśli te wizyty w jakiś sposób nasilają się, mam swoje sposoby i później to ucichnie. Po prostu mam siłę przekonania, żeby w danym przypadku dali spokój, ponieważ ta osoba już jest jakby tak troszkę na granicy wyczerpania nerwowego. Oczywiście strach i tego typu podobne sytuacje. No więc drodzy Państwo, zgłaszajcie się albo do naszej redakcji, albo do Stanisława, którego strona internetowa to www.paranormal.pl. Mój adres mailowy kulińska@cw24.tv jest również jak najbardziej otwarty na Państwa maile, na Państwa sugestie i propozycje. A ja chciałbym jeszcze tylko dodać, że każda osoba, która do mnie się zgłosi, ma zapewnioną anonimowość. To pozostaje tylko pomiędzy Państwem a mną. Bardzo Państwu dziękujemy za uwagę. Ja bardzo dziękuję Ci, Stanisław, za kolejne fascynujące spotkanie. Ja mam nadzieję, że jeszcze ten program pociągniemy, bo myśmy tylko jakby taki mały rąbek
tutaj dzisiaj wzięli. Program jest bardzo głęboki i wart. Ja sądzę, że Państwo będą zainteresowani bardziej szczegółowymi aspektami zagadnienia porwań czy uprowadzeń. Ja jestem, więc Państwo będą na pewno. Nie wątpię. Moim towarzyszem w rozmowach o nieznanym był Stanisław Barski-Włocławski, badacz zjawisk paranormalnych. Bardzo Państwu dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejny odcinek w przyszłym tygodniu.